Drużyna GKS Katowice awansowała do Ekstraklasy. Zadecydował o tym niedzielny mecz rozegrany na wyjeździe z Arką Gdynia. Kibice, którzy byli tego dnia w mieście, mogli wspólnie przeżywać piłkarskie emocje, oglądając transmisję ze spotkania w 6 lokalach znajdujących się na ulicy Mariackiej. Bardzo dobre wydarzenie, dobrze zorganizowane. Ci, co nie mieli możliwości pojechania do Gdyni, to mogą sobie obejrzeć tutaj mecz. Na razie atmosfera dopisuje, 1-0 dla Gieksy. No i mam nadzieję, że będzie w końcu bezpośredni awans do Ekstraklasy po 19 latach. Na Mariackiej jest bardzo dużo ludzi, naprawdę jest głośno, jest fajnie. Cudownie, atmosfera cudowna, ludzie cudowni. Lepiej być nie mogło po prostu, lepiej być nie mogło. Całe Katowice mogły się tutaj po prostu spotkać, świętować. Dzień później, w poniedziałek, odbyła się wielka feta pod Spodkiem, gdzie kibice jeszcze raz spotkali się, aby wspólnie świętować awans GKS-u. Począwszy od południa, byłem niesamowicie zestresowany. Ja żyję całe życie w sporcie, ale takich emocji jeszcze nigdy w życiu nie przeżywałem. Nawet wtedy, kiedy nasi zawodnicy z AWF-u zdobywali złote medale olimpijskie, to wczoraj emocje były zdecydowanie większe. No a później już, kiedy sędzia odgwizdał ostatnią sytuację i zakończył mecz, no byłem po prostu przeszczęśliwy. I ja powiem tylko tyle, to nie tylko w samych Katowicach, bo ja w tej chwili, od kiedy jestem w klubie, dostaję mnóstwo wiadomości od naszych kibiców, którzy są rozsiani po całej Polsce. I wiem, że w wielu miejscach była po prostu olbrzymia radość. Dopiero te najbliższe godziny, najbliższe dni to będzie taka totalna euforia i dotarcie tych emocji do nas, bo niewątpliwie wydarzyła się rzecz duża po 20 latach. Ta Ekstraklasa wraca do Katowic i to jest coś pięknego dla nas, dla całego społeczeństwa, całego klubu. I no i cóż, dzisiaj trzeba się celebrować, radować, bo tak jak mówię, to jest wielka sprawa. Ekstraklasa dla Katowic! Ja wiem, po co też tutaj przyszedłem i te 20 prawie lat nieobecności nas w Ekstraklasie, wiem, jak ciążyło, jakie było trudne. To piękny moment. Dla ludzi się to robi, dla emocji się to robi. Zdaję sobie sprawę, że niekiedy tych emocji jest w jedną i w drugą stronę trochę za bardzo, ale taki jest nasz zawód. Ja wiem, że praca trenera polega też na tym, żeby niekiedy tą ludzką krytykę po prostu przyjąć na siebie. Ważne, że dzisiaj jest taki moment, że widzę uśmiechniętych ludzi z miasta Katowic. To jest dla mnie najważniejsze i każdy uśmiech znaczy dla mnie bardzo, bardzo dużo. GKS! Katowice, Katowice, GKS! Duży spokój mi towarzyszył, bo wiedziałem, że ta bramka jeszcze o niczym nie świadczy, bo nam remis tam nic nie dawał, także pełne skupienie przez całe 90 minut i myślę, że w pełni zasłużony nasz awans. Końcowy gwizdek i jakie emocje do nas? Płakać się ze szczęścia chciało. Tak mogę to tylko podsumować, bo 5 lat temu Andrzej Witan strzelał mi bramkę, spadaliśmy do drugiej ligi, dzisiaj jesteśmy w Ekstraklasie. To już jest taka historia, która zostanie ze mną, a dzisiaj się możemy cieszyć do Ekstraklasy, do tego powrotu, do tej elity. Super, że to nam się udało, bo naprawdę sezon nie był łatwy, ale pokazaliśmy, że ta drużyna po prostu stać ją na to, żeby o tą Ekstraklasę walczyć. Ogromne napięcie i taki, można powiedzieć, stres, żeby się to udało za tym pierwszym razem, żeby nie trzeba było grać w barażach, bo wiadomo, że baraże zawsze przynoszą różne dziwne rzeczy. Tych rozwiązań były 3 na wczoraj, prawda? Wygrać z Arką, wygrać w barażach albo niestety przegrać w barażach i nie dostać się do Ekstraklasy. Ale ja w tą drużynę wierzę od kilku już dobrych lat, kiedy postawiliśmy na wielką, silną, wielosekcyjną Gieksę, która pokazała, że stać ich naprawdę na najwyższe trofea. Pokazały to piłkarki, pokazali to hokeiści, pokazali to szachiści, pokazali to właśnie piłkarze dzisiaj wchodząc do Ekstraklasy i jestem pełen nadziei i wręcz wierzę w to, że w tej Ekstraklasie utrzymają się na długie, długie lata, a może kto wie, może wreszcie będziemy mieli mistrza Polski, bo puchar już mamy.